To nie do tej ekipy. Tak, to nie zestaw BTS w maku. To jest? Paczka z Korei od Rosu! Tak, od Rosu w Miedzin. Tak, cudowna paczka. Naprawdę tak szybko poszło, nie? Tak, czekaliśmy na nią chyba 5 albo 6 dni tylko. No. Więc była ekspresowa, widać, że tu miłość rodziców Miedzin weszła mocno. Mam cię! Tak, więc jesteście ciekawi, co mamy w tej ogromnej paczce. Ja nie mogłam doczekać tego tak razem. Otworzymy! Jesteś ciekawy? Zaczynamy! Dzień. Nie patrz do środka, tylko otwórz. Aha. No, dobra. Nie patrz. Ale ja wiem, co mam w środku. Prawie ja kupiłam. Dobra, już mamy wszystko przygotowane i teraz będziemy lecieć z paczuszką. Tak. Który dziecko jest pierwszy? No, prawie wiem, bo ja tak kupiłam. Wszystko ja zamówiłam. To zgadnij, co pierwszy wyjmę. Ojeju. No, my wszystko wiesz, Midzin wszystko wie. Ale zgadnij, co... tata mówił, że ostatnio dodał jakie cypsory, dlatego chyba jakie cypsory jest. Cypsory, no, brawo! Wygrała pani chipsy z Korei! Jakie chips? Honey Bato. Ostatnio my rozmawialiśmy, nie? Tak. To nie ma to. Te chipsy kiedyś w Korei były jak lody ekipy. Tak, naprawdę. Tak, wszyscy tak szukają i potem nawet wszędzie pisze, tutaj nie ma. To nie ma to. Tak. To był towar deficytowy kiedyś w Korei. Dokładnie była taka sama sytuacja jak z lodami ekipy. To są kukurydziane chipsiory. Po prostu ziemniaczane. O, ale tata. Ale to z ketchupem, tak pyszny! Bananowe. Wow! Ale to tak dla dzieci! No dziękuję, tato! Dziękuję, to dla mnie pewnie. Kolejna. A to tata bardzo lubi. A twój tata lubi? Tata, lubi z miodem. No. To są takie chipsiorki z miodem. Bardziej chrupki, coś takiego. Teba. Teba? Sztos? Co jest sztos? Odzin gocanką. To też mój tata tak lubi! To są orzechy w takiej panierce z... O dżingo. Kałamarnica, tak. Zapomniałem to po polsku. Dobra, i teraz tu jest ich. Czemu? Bo wiesz, że ja lubię te almondy, nie? Orzeszki. I rodzice kupili te orzeszki. I to jest mój ulubiony smak, Injol Mi, to też możemy smakować razem z wami, to jest hit, jak jesteście w Korei, to możecie to kupić, bo to jest pyszne. Ale teraz patrz na to, nie? Patrz na to, to jest dla ciebie. It's for you, baby. Smak nowy jest. Ja kupiłam. A ty kupiłaś? No. A to póki, to ty to kupiłaś? No, ja kupiłam. Ja myślałam, że to rodzice kupili. Zapomniałem. Ale ja dobrze, no. Ja kupiłam. I tu. Minty choco i matcha. A matcha słyszałam, że jest niedobra. A, naprawdę? No. Ale ja lubię. To może no to spróbujemy. Tak. A co kupiłam? Chciałam, że to rodzice kupili. Ja pamiętam, kto to kupiłam. Ale cię zrobiłem z siebie głupka. Czy jeszcze jest? Masakrycznie dużo, bo my to lubimy. To jest połowa dopiero. To jest topkuk, czyli zupa z... To są kluski ryżowe, które są do takiej zupy instant, bo my nie gotujemy takiej zupy. Ale ktoś to jest trudno gotować, tak. Nie? I tutaj jest połowa. Twoje czychy. A skarpetki Mumi! Tak słodkie, nie? Muminki. Ja tak widziałam i od razu kupiłam. Tak, tutaj widzicie, jest muminek z jednej i z drugiej strony, a tu jest napis. Mumin. No, ale spoko, naprawdę, urocy. A. To są pierwsze skarpeciorki, a tu, bo tu są kremy wsadzone w te skarpety. Jakie kremy? Bo krem. Moja mama. Mama ta, ja jak mogę pakować? Jak ta mama tak długo myślała, a teraz tak. Tu są kolejne skarpeteczki. Ajunice. Ajunice. Czyli tu jest napis nice. Nice i takie uśmiechnięte buźki na stopie.
tak, to z kolejne skarpetki, to miedzinki. Dawaj skarpetki, ja dużo kupiłam. Tak, tu są jeszcze skarpetki słodkie, hello, hello. Bardzo podoba mi się. I tu z taką różową końcówką, ktoś idzie. Hello. Hello to the moon. Hello. It's me. Tu jest kolejny, mama Muminka. To jest mama Muminka. A to jest mama, ja nie oglądałam. Ty oglądałeś? Tak, mama, jak byłem dzieckiem, ty nie oglądałaś? Tak, nie oglądałam. To jest mama Muminka. Znam, to jest Mumin. Prezent dla mojej mamy widzę, moja mama zawsze to chce. Tak. Czyli ten taki uchwyt do telefonu, fonu. Tak. Tak? I coś dla mnie. Moje. Moje. Tak. W końcu. W końcu. W końcu. W końcu. O, o, fajne, takie, ten, to nie jest takie miękkie, fajne. O. No, jest, ten ty nada. O. Co ty. Ładne jest, no. O, ładne, bardzo ładne jest. Taki bilet do Korei. Nie mogę jechać do Korei, to chociaż będę udawać mój case. Ale ostatnio dużo osób ma takie case'y. No. Widziałam też na AliExpress normalnie sprzedają. Ale to jest z Korei. Z Korei, original. Nie wiem. Made in Korea. O. Made in Korea, original. Aha, dobra. No. Kremiksy dla mojej mamy. Mamo, jak oglądasz? O, wow. Moja mama mówiła, takie mały krem. To jest mały krem, według mnie. Kolejny prezent widzę dla my sista. A tu są jeszcze skarpetki. Wow, mama wszystko tak schowała. Tak. To jest taka... jestem bogata! No. Ale to spoko. Taka torebka na jakieś dokumenty i telefon. Tylko telefon, no. Ale w środku jest napisane Made in China. Ale wiecie, takie rzeczy w większości made in China, niestety. I teraz powiem wam tak. To wygląda? Ubrania. Ty mówiłeś, ten kolor jest lepszy niż żółty. Tak ja wybrałam, ale to takie... Ze spodniami spoko chyba będzie, nie? No nie aż tak źle, bo ja nie oczekiwałam, bo mama mówiła... Dlatego ja nie oczekiwałam. To trzeba sobie samemu wybierać ciuchy, a nie się mnie pytać. Tu jest jeszcze. A to fajnie. Tak. Na pewno będzie filmik, gdzie Midzin już ma zaplanowany filmik, który będzie wam pokazywał, jak ubiera się. Prawdziwa koreanka. Jak ubiera się. Które można wysłać do Polski, to będą modne ubrania, takie nie jakieś Allegro czy takie sprawy, tylko naprawdę tam, gdzie kupują koreanki i Midzin, nie? O, to ładne jest. Ale dobrze kupiłam. Co to jest? Spódnica, ty. A to śmieszne jest. To będzie... Bo wygląda taki... Jak połączenie osy z biedronką. Ja tak wyjrzałam. O, to nie taki normalna spódnica. O, to fajnie na wiosnę tak. Już nie chcę ubierać. Ale co, ile ty masz ciuchów? To jest hit! Twoje. My tego nie sko... Nie, to... Jeszcze moje? Twoje! Cały czas moich tu nawet nie widać jeszcze. Ja tak dużo kupiłam. O, to spoko! Ła! O! Ale piękna! Ła! Ła! Jezu, to trzeba zbliżenie zrobić na tę twarz. Ła! Później jak Midzin zrobi filmik. To jest ładna skienka. Mama też tak chyba mówiła. Naszych. O. Co jeszcze? Czyli ryżowarka mała. Taka przenośna. Moi rodzice często nie jedzą. Sprawdź w środku. Jeżeli moja mama to coś składała. Nie. 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 Bo to jest mały. A jest. Jest. Jeszcze jedno się uchowało. Wow. Tak. Taka mała ryżowarka. No. Tak, nawet fajnie. Można używać jakie to sirato, nie? A, no jako pojemnik na drugie śniadanie. Spoczko, my już kiedyś takie coś kupiliśmy naszym znajomym, naszą koleżanką. A teraz dla rodziców. Barka, no. Tak, bo zawsze jak jeździmy do nas do domu, to Midzin gotuje i trzeba gotować ryż w
garnku i ja zawsze się pali i nikt nie potrafi tego zrobić, więc dla rodziców. I też na wyjazdy to będzie. Jak moi rodzice będą gdzieś jechać czy coś, będziemy razem jechać. Teraz powiedziałem to teraz. A, ja wiem co to jest. O! Kurtki! No. A ubierzemy to teraz i później pod koniec zrobimy pokaz mody. No. Ale to spoko, ale naprawdę, o, taki duża, duży płaszcz. A, spoczko, no. Fajny, na wyjazd tak sam raz gdzieś będziemy na przykład szli na spacer. Albo tego, pada deszcz wtedy też. No. A spoko, no, no. Fajne, ładne. Tak? To ja mam tutaj taką koszulę. O! Taką fajną, ja lubię te podkoszulki koreańskie, bo one są takie oversize'owe. Fajne, szerokie. I Seoul. I tu jest napisane Seoul, Seoul, tak. Nie? Seoul. Patrzcie na to. Seoul, Seoul. Ale moja mama mówiła, ten obraz nie tak wygląda Seoul. Jak to nie? To jest Soju. Soju, no. McDonald's. Norebang. To wszystko? Tak. To wszystko. No, szkoda. Koniec. Tak szybko. Czapszy. Tyle czekania i no. Tak szybko. Dobra. Mamy nadzieję, że paczka wam się podobała. Ja tak bardzo podobała się. Nam też się bardzo podobała paczka. No, w tym razie teraz twoje czychy też tak jest. Tak jest coś dla mnie. Dziękuję, kamsahamnida. Saranghamnida. Saranghamnida. My też tak wysłaliśmy, dlatego... Dlatego nie musimy czuć się winni. Tak, to i to, tak, tak, tak. Był handel wymienny, tak? Nie dostaliśmy tego za darmo. No. Tak, ale no, to dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie, to proszę szybko pisać jeszcze. Tak, czy chcecie nie. Smakowanie słodyczy? No jeszcze nie jedliśmy, dlatego proszę pisać pod filmikiem komentarzu, wtedy będziemy spróbować. Tak, i na pewno będzie filmik, w którym dzień będzie pokazywała wam, jak ubiera się prawdziwa koranka. Dlatego dziękuję bardzo za oglądanie. No to, to tak. Łapeczki do góry. No. Subik też. Tak. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Pa, pa!